Witajcie, drodzy słuchacze. Sprawa, którą za chwilę przedstawię, dotyczy wyjątkowo tajemniczego zaginięcia, do którego doszło pod koniec września 2012 roku na Litwie, a dokładnie w jej stolicy Wilnie. Kazimiera Zaręba miała 79 lat, gdy zaginęła. Możliwe, że gdyby była większa odpowiedzialność i wyobraźnia osób, które przebywały wtedy na wycieczce ze starszą kobietą, to prawdopodobnie można by było mówić o szczęśliwym zakończeniu tej historii. Kazimiera Zaręba mieszkała w Bełchatowie. Wiodła spokojne życie. Miała dwie córki. Była związana ze swoimi bliskimi. Była też samodzielną osobą, więc potrafiła o siebie zadbać. Mimo swojego wieku angażowała się w życie kościoła lokalnej parafii. Bardzo lubiła ówczesnego tam księdza Piotra. Przyjaźnili się. Ksiądz odwiedzał ją często w domu. Kobieta piekła mu ciastka i nazywała go nawet synkiem. Miała do niego duże zaufanie. Wraz z księdzem oraz grupą osób była już na kilku wycieczkach po Polsce, m.in. w Częstochowie oraz Licheniu. Kiedy dowiedziała się, że ksiądz Piotr organizuje wycieczkę do Wilna, kobieta od razu zadeklarowała swoim bliskim, że będzie chciała tam pojechać. Miała to być pierwsza tak daleka wyprawa. Jednak, mimo swojego wieku, wiedziała, że może liczyć na Piotra, ponieważ na poprzednich wycieczkach nigdy nic się nie wydarzyło, a Piotr był dla niej praktycznie jak syn. Gdyby nie on, kobieta z pewnością nie pojechałaby w tak daleką podróż. I tak w piątek 28 września 2012 roku Kazimiera wraz z księdzem Piotrem i grupą 55 osób pojechali autokarem na 3-dniową pielgrzymkę do Wilna. Po drodze zatrzymali się na noc niedaleko granicy z Litwą, w miejscowości Augustów. Stamtąd następnego dnia z samego rana pojechali do Wilna. Najważniejszym i zarazem najciekawszym punktem wyprawy miała być sobotnia msza święta w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej. Do tego miejsca każdego roku docierają tu tysiące pielgrzymów z naszego kraju. Msze święte odprawiane są tu również w języku polskim. Gdy grupa pielgrzymów z Bełchatowa przybyła na miejsce, od razu wybrała się na zwiedzanie. Wtedy również dołączyła do nich pani przewodnik z Litwy. Później pielgrzymi dotarli do wcześniej wspomnianej kaplicy, w której odbywała się msza. Grupa 55 osób wraz z Kazimierą uczestniczyła w nabożeństwie. Wszystko przebiegało prawidłowo, msza bardzo podobała się pielgrzymom. Kazimiera wówczas stała przy drzwiach od kościoła. W trakcie około godziny 14:30 kobieta wyszła stamtąd. Uczestnicy zorientowali się, że nie ma jej około godziny 15, gdy zakończyło się nabożeństwo. Wówczas rozpoczęły się poszukiwania. W umówionym miejscu zbiórki kobieta nie pojawiła się. Ktoś mówił, że zamierzała iść do kiosku po znaczki, bo kupiła kartkę pocztową. Ktoś inny twierdził, że szukała toalety. Ksiądz, który opiekował się pielgrzymką, postanowił zadzwonić na komórkę Kazimiery. Odebrała jej córka. Okazało się, że seniorka nie zabrała ze sobą telefonu. Wtedy też zaginięcie starszej kobiety zgłosiła policji lokalna przewodniczka, która oprowadzała grupę. Zawiadomiona została również ambasada. Po zbiórce w umówionym miejscu pielgrzymi odczekali jeszcze około pół godziny, w nadziei na to, że poszukiwana pojawi się. Po tym czasie zdecydowano kontynuować zwiedzanie. Autobus odjechał. Od tego momentu kobietę poszukiwała już tylko policja. Kazimiera wszystkie niezbędne rzeczy pozostawiła w autokarze. W momencie zaginięcia miała przy sobie jedynie małą podręczną torebkę. Mijały kolejne godziny. Bełchatowianie zwiedzali dalej stolicę Litwy. Wieczorem udali się do jednego z wileńskich hoteli. Grupa pielgrzymów nie szukała już Kazimiery. Stwierdzili, że to służby zajmą się poszukiwaniami. Tymczasem policja przede wszystkim zajęła się dokładną analizą monitoringu miejskiego. Jeszcze tego samego dnia kamery zarejestrowały kobietę na parkingu, gdzie wcześniej zatrzymał się jej autobus. Na nagraniu widać, że czegoś szuka i chodzi od pojazdu do pojazdu. Na kolejnym zapisie monitoringu poszukiwana przyszła na stację benzynową, oddaloną o 6 km od Ostrej Bramy. Prawdopodobnie ktoś mógł ją podwieźć, ponieważ to spora odległość. Było to około godziny 3 w nocy. Próbowała wytłumaczyć, że chce kupić rumianek. Jedna ze sprzedających na stacji znała język polski.
Wytłumaczyła jej, że musi pójść do apteki. Następnie starsza kobieta oddaliła się. Potem po godzinie 9 rano zarejestrowały ją kamery osiedlowe nieopodal stacji benzynowej. Na nagraniach widoczne jest, że kobieta była już bez płaszcza i torebki. Zauważyć również można, że mówiła coś do dozorcy, jednego z bloków. Jak później ustalono, próbowała mu powiedzieć, że jest jej zimno. Potem widać, jak kobieta podchodzi do auta stojącego na osiedlowym parkingu i chwyta za klamkę. Kiedy jej się nie udaje dostać do środka, odchodzi. Tym samym znika z monitoringu. I to jest ostatni ślad po Kazimierze. Tego samego dnia jej grupa pielgrzymów z Bełchatowa po godzinie 14 wyruszyła w drogę powrotną. W Polsce zaniepokojona rodzina Kazimiery nadal nie wiedziała, co dokładnie się wydarzyło. I tutaj przytoczę słowa córki zaginionej, Krystyny. Mam żal do księdza, że wrócił z wycieczką. Nie potrafił do mnie przyjechać i powiedzieć, co się stało. Przyjechał dopiero jak zięć, zrobił szum. Był uśmiechnięty. Na pytanie, co się stało, odpowiedział, że zginęła na własne życzenie, mówiła. Córka wspomniała również, że matka codziennie chodziła do kościoła. Jak już wcześniej wspomniałem, była bardzo związana z parafią, a przede wszystkim z księdzem, do którego często zwracała się zdrobniale Piotruś. Kilka miesięcy po zaginięciu został on przeniesiony do innej parafii i został tam proboszczem. Zmartwiona rodzina miała duży żal do księdza. Postanowiła więc zgłosić zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w postaci narażenia przez organizatorów wycieczki na utratę zdrowia lub życia Kazimiery. Lecz z prawnego punktu widzenia ksiądz nie dopuścił się żadnego zaniechania i nie poniósł żadnych konsekwencji. Z czasem dziennikarze próbowali skontaktować się z księdzem, niestety bezskutecznie. Do rzecznika kurii archidiecezji łódzkiej wysłano dokument, w którym były pytania dotyczące zaginięcia. Jednak w odpowiedzi uzyskano informację, że to sprawa parafii, która organizowała tą pielgrzymkę. W akcję poszukiwawczą zaangażowała się polska i litewska policja, a także Polacy mieszkający na Litwie i harcerze. Sprawę nagłośniały litewskie media, apelując do osób, które mogłyby coś wiedzieć. Rozwieszano również plakaty. W październiku jedna z uczestniczek pielgrzymki zeznała, że podczas noclegu w Augustowie, zanim wycieczka dotarła na Litwę, Kazimiera dziwnie się zachowywała. Wstała w środku nocy, ubrała się i chciała wyjść. Jej współlokatorki zaniepokoiły się tą sytuacją, jednak następnego dnia nie poinformowały nikogo o tym dziwnym zajściu. Bliscy zaginionej szukali różnych rozwiązań. Udali się do jasnowidzów, którzy zgodnie twierdzili, że kobieta żyje. Według przypuszczeń miała przebywać w jakimś ośrodku, niedaleko Wilna. Podejrzewano również, że może być wśród wileńskich Romów. Bliscy Kazimiery nigdy nie zauważyli, by miała ona jakieś problemy z pamięcią. Była zawsze samodzielna. Oprócz codziennych domowych obowiązków chodziła do kościoła i pracowała przy kapliczce. Rodzina zaginionej wie, że ich matka została pozostawiona sama sobie w obcym kraju, bez jakichkolwiek środków do życia. W takiej niewiedzy niestety musieli żyć. Przez 6 lat wielokrotnie zamieszczano komunikaty o poszukiwaniach. Policja pobrała DNA od młodszej córki i umieściła je w bazie. I właśnie po 6 latach córki zaginionej postanowiły pojechać na Litwę, by osobiście sprawdzić, czy wśród nierozpoznanych osób zmarłych nie ma ich matki. Odwiedziły miejsca, gdzie ostatni raz ją widziano. Dotarły również do jadłodalni i noclegowni dla bezdomnych oraz do dzielnicy, gdzie widziano Kazimierę po raz ostatni. Ta dzielnica ma raczej dobrą opinię na tle innych. Jednak najważniejszym była rozmowa w obecności tłumacza z policjantem prowadzącym sprawę. Nadszedł czas, kiedy pokazano im katalog. Lecz kobiety nie wskazały w nim matki. Wraz z funkcjonariuszem ustalili, że może gdzieś u kogoś być. Szpitale i domy opieki na terenie Litwy były powiadomione. Na koniec wybrały się na przedmieścia Wilna, zamieszkiwane przez społeczność romską. To miejsce wskazał jasnowidz, lecz i tam nie natrafiono na jakikolwiek ślad. Przypuszczano również, że kobieta mogła wrócić z jakąś inną wycieczką do Polski. Rodzina do dnia dzisiejszego czeka na każdy sygnał, który mógłby pomóc rozwiązać zagadkę zaginięcia ich matki. W tym roku Kazimiera miałaby, bądź ma, 88 lat.
Ja osobiście myślę, że kobieta może żyć, a przynajmniej mam taką nadzieję. Osoby w starszym wieku potrzebują więcej czasu i uwagi. Mają różne choroby i schorzenia. Kazimiera, będąc w obcym kraju, mogła liczyć tylko na księdza i grupy pielgrzymów. Uważam, że należy dbać i pomagać osobom starszym, ponieważ to tak naprawdę oni nas wychowali. Jednak na tej wycieczce liczyło się bardziej zwiedzanie niż sytuacja starszej kobiety. Mam nadzieję, że znalazła u kogoś schronienie, bo z całą pewnością nie zasłużyła na taki los. Wierzę, że nadejdzie taki dzień, kiedy rodzina odnajdzie Kazimierę, bądź dowie się, co się z nią stało. To już wszystko na dziś, co dla Was przygotowałem. Dziękuję za wysłuchanie historii. Zapraszam Was do komentowania oraz zostawienia łapki w górę, a także zachęcam do subskrypcji mojego kanału, ponieważ dzięki temu mogę się rozwijać. Do usłyszenia. Pozdrawiam.